Dzień dobry, cześć. Przepraszamy Was bardzo za spóźnienie. Udało nam się coś, ta technologia nam płata dużo psikusów ostatnio. Mamy nadzieję, że już więcej te spóźnienia się nie powtórzą. Witamy Was wszystkich serdecznie na Akademii Miejskiej w wersji online. A więc nadajemy z Barbary z zachowaniem środków ostrożności razem z moim dzisiejszym gościem Krzysztofem Smolnickim. Siedzimy, mam nadzieję, w bezpiecznej odległości. To prawda, dopiero przed chwilą zdjęliśmy maski, które tu mieliśmy. No i jesteśmy odkażeni tutaj, wszystko odkażyliśmy. Tak, w powietrzu unosi się zapach spirytusu. Maski zdjęliśmy przed chwilą. Spotykamy się dzisiaj, aby spróbować poszukać odpowiedzi na pytanie, jak w mieście zmienia się klimat. I tak jak już mówiłam, naszym gościem jest Krzysztof Smolnicki, czyli prezes Fundacji Ekorozwoju, jeden z liderów Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, który już od 1986 roku jest zaangażowany w działalność ruchu ekologicznego, więc myślę, że bardzo dużo ciekawych informacji dzisiaj Krzysztof nam opowie. No i tak, i zaczniemy od takiego krótkiego wprowadzenia, rozgrzewki, żeby sobie w ogóle z tymi takimi podstawowymi pojęciami, wokół których dzisiaj będziemy się obracać, poradzić. No bo klimat to jest bardzo szerokie pojęcie, pojawia się w bardzo różnych kontekstach. Chyba pierwszy raz mamy z nim do czynienia na lekcjach przyrody. Dzisiaj zdecydowanie częściej słyszymy o nim w mediach. I dziś rozmawiamy o nim w kontekście miasta, więc jakbyś mógł na początek, Krzysztof, powiedzieć, jaki to klimat my mamy we Wrocławiu, no i co przede wszystkim go kształtuje? Czy to tylko chodzi o to, że jesteśmy w takim, a nie innym miejscu geograficznym, czy też mają na niego wpływ inne czynniki? No tak. W ogóle jest tak, że często też mylimy klimat z pogodą. Nawet słynne, modne pojęcie, sorry, taki mamy klimat, tak naprawdę odnosiło się do pewnej sytuacji pogodowej. Na klimat, podobnie jak na pogodę, składają się zarówno temperatura, wilgotność powietrza, tak, dynamika atmosfery, prędkość wiatru i tak dalej. Tylko że jest pewna różnica pomiędzy pogodą a klimatem. Tak w skrócie można by powiedzieć, nie cytując definicji, klimat, pogoda to jest zjawisko chwilowe. Czyli mamy przez chwilę trochę chłodniej i mówimy, ha, wcale nie ma globalnego ocieplenia. Tak? Zrobiły się upały, ludzie mówią, jest globalne ocieplenie. To, co mierzymy w klimacie czy w mikroklimacie miasta, to po prostu mierzymy nie pojedynczą temperaturę w jednym dniu. Dzisiaj jest akurat bardzo ciepło, tak? Można powiedzieć, jest już globalne ocieplenie, tylko mierzymy przez dłuższy czas te parametry w bardzo wielu punktach. Jeśli my mówimy o klimacie globalnym, to mówimy o olbrzymiej, gigantycznej ilości pomiarów, które odbywają się w niektórych miejscach, na przykład w Europie, od setek lat. Mierzymy nie tylko atmosferę, ale mierzymy też na przykład temperaturę oceanów i nie tylko na powierzchni, ale na bardzo różnych głębokościach. Wracając do Wrocławia. To, co obserwujemy we Wrocławiu, no możemy obserwować czasami takie piękne widoki, które być może jeszcze wrócą, tak? Jak to, mamy nadzieję. Że można się cieszyć właśnie z pogody i w ogóle nawet w ostatnich dniach bardzo dużo jest głosów mówiących: halo, jest piękna pogoda. W różnych mediach się mówi, jest piękna pogoda. I to się odnosi do tego zjawiska jakby chwilowego, tak? Natomiast jakbyśmy się przyjrzeli głębiej, no to się okazuje, że ten klimat, który my mamy, to nie tylko jest temperatura i wilgotność powietrza, ale to są wszystkie zjawiska klimatyczne, które my to, co w tej chwili widzimy, to jest gigantyczna susza. To znaczy praktycznie nie padało przez zimę, tam trochę dni w lutym, nie było pokrywy śnieżnej, no i mamy olbrzymią suszę w tej chwili. Klimatolodzy mówią, że to jest najprawdopodobniej, jak nie zacznie padać, to będzie to największa susza od 50 lat. Mamy orkany, które powalają nam drzewa, urywają dachy. Mamy bezśnieżne zimy. To też jest klimat. Nie? To po prostu można powiedzieć, my z jednej strony na klimat miasta wpływamy decyzjami takimi, o których pewnie za chwilę będziemy mówić, czyli zabudową, ilością zieleni i tak dalej, ale z drugiej strony wpływamy na ten klimat poprzez to, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób konsumujemy, co robimy, no jak wygląda nasza cywilizacja, jak wygląda nasza gospodarka. I nie da się
pojedynczych takich zmian, nawet klimatycznych w danym miejscu czy w danym regionie, sprowadzać do tego, że klimat mamy taki jak w tym miejscu. Bo może być tak, że ogólnie sytuacja globalnie się powoduje podgrzanie atmosfery, tak? A w jakimś regionie obserwujemy ochłodzenie? Może to być na przykład związane ze zmianą prądów oceanicznych, więc trudno jest w ogóle o klimacie mówić z punktu widzenia miasta. Stąd najczęściej, jak my mówimy o Wrocławiu czy o innym mieście, to mówimy o mikroklimacie tej miejscowości. Mm-hmm. No a to, co mówisz, czyli susze, orkany, te bezśnieżne zimy, to jest coś, co z pewnością jest zmianą wobec tych wcześniejszych lat na przykład, jakie znamy. No i zdaje się, że zdecydowanie świadczy o tym, że klimat się zmienia i mamy do czynienia z tym drugim dużym pojęciem, czyli zmianą klimatyczną i też kolejnym, czyli kryzysem klimatycznym, tak? I od kiedy w ogóle mówi się o czymś takim jak kryzys klimatyczny? No właśnie, to jest tak, że w pewnym momencie przeszliśmy od rozmowy i debaty publicznej, przynajmniej wśród naukowców i osób zainteresowanych, bo nie wszyscy politycy w to, powiem tak, wierzą. A to nie jest kwestia wiary, tylko kwestia nauki. Przeszliśmy od rozmowy o zmianach klimatycznych, od globalnym ociepleniu do kwestii kryzysu klimatycznego. I tu wykres, który mamy za sobą, pokazuje nam, co tak naprawdę zrobiliśmy, bo to nie jest tylko tak, że jest po prostu cieplej. To jest tak, że obrazowo my co sekundę odpalamy 3-4 bomby atomowe podgrzewające naszą planetę. To na podstawie z pomiarów temperatury oceanów, więc po prostu to jest gigantyczna skala podgrzewania. Oczywiście my nie zauważamy na co dzień, bo ta bomba nie wybucha nad naszą głową. Ona po prostu co sekundę nam pyka taka grzałka, która w tym tempie 3-4 bomb atomowych, takich jak na Hiroshimę zrzucono, tyle energii trafia dodatkowo do Ziemi. Oczywiście kwestie związane, jaka jest dynamika tego procesu, skąd, jak to się dzieje, to jest na dłuższą debatę i wykład. Natomiast no, obrazowo to po prostu jest pełen konsensus naukowy, że jest to skutek działalności człowieka. Przede wszystkim emisji gazów cieplarnianych. Mówimy o dwutlenku węgla, mamy wykres pokazujący, co zrobiliśmy z tymi emisjami i też metanu, więc to jest po prostu tak, że kiedy zaczęliśmy mówić o kryzysie? Zaczęliśmy mówić w pewnym momencie, kiedy zaczęliśmy dostrzegać różne aspekty tej sytuacji. To zdjęcie, które mamy tutaj z tyłu, no to jest zdjęcie z zeszłego roku. Może trochę w mediach się przebiła taka sytuacja, że myśmy mieli w Warszawie 40-50 centymetrów wody w Wiśle, bo media centralne o tym mówiły. To są Malczyce, to jest poniżej Wrocławia. Tu jest 11 centymetrów i było pewnie mniej nawet, bo po prostu wodowskaz przestał pokazywać. Czy myśmy we Wrocławiu myśleli sobie, że my mamy wodę, bo mamy stopień wody w brzegu i ta woda była podpiętrzona, ale ona dalej nie płynęła, bo ona nie dopływała do miasta, ona po prostu tu stała. Właśnie, wiele dolnośląskich miejscowości przecież było. Też czasami tak wygląda. Oczywiście czy my, no też się zdarzają już orkany i różne też zjawiska powodziowe, podtopieniowe, zaczęliśmy coraz bardziej dostrzegać te zmiany, też pożary, no to co się działo. Powiem tak, to jest tak, że jeden aspekt przykrywa nam drugi. My mówimy, nie ma śniegu w górach, tak? Pożary w Australii, orkany, gigantyczna susza. Zwykle swoją świadomością koncentrujemy się na tym, co jest w danej chwili. Czy my w danej chwili słyszymy, że jest ten pożar w Australii, tak? Albo że Amazonia płonie, albo że, bo to przecież nie tylko Australia płonęła jeszcze parę miesięcy temu i to gigantyczne też ilości emitowanych gazów cieplarnianych i te wszystkie jakby aspekty, które się tu pojawiają. To, co obudziło chyba opinię światową w większości dużych krajów, to był taki raport pośredni takiej instytucji, która się nazywa IPCC. Nikomu to prawie nic nie mówi, ale to nie jest po prostu jedna z wielu instytucji naukowych. To jest instytucja, która analizuje wszystkie naukowe prace, które są recenzowane. Około 10 tysięcy ostatnio w raporcie z 2014 roku tych prac analizowano. I była mowa o tym, do tej pory myślano, że no tak, myśmy podgrzali planetę o 1 stopień. Czy 1 stopień to jest dużo czy mało? No dużo.
tak, czy dla klimatu i dla świata. Zdjąć, czy koszulę założyć, czy kapelusz. To jeden stopień to w pogodzie to nie ma znaczenia. W klimacie jeden stopień to już jest dużo, naprawdę dużo, bo to są przesunięcie pewnych stref klimatycznych, ale klimatolodzy zaczęli mówić o czymś innym. Mam tu przed sobą książkę Nauka o klimacie, między innymi autora Szymona Malinowskiego, profesora, klimatologa, który powiedział w pewnym momencie coś takiego, jeśli, znaczy to jest też nie interpretacja, tylko to bezpośrednio wynika z analizy. Myśmy w tej chwili podgrzali do jednego stopnia. Klimatolodzy mówią, jeśli podgrzejemy do półtora, czyli tylko pół stopnia więcej, to możemy przekroczyć barierę równowagi atmosfery i po prostu uruchomi się tak jak w bombie atomowej pewna reakcja łańcuchowa. I tu mówimy o poważnym kryzysie, o kryzysie takim, no tu widzimy poszczególne jego aspekty, zjawiska ekstremalne, gigantyczne tajfuny o niespotykanej sile, ale wydaje się, że to dosyć kluczowe jest to, że w momencie, kiedy te strefy klimatyczne się przesuwają, kiedy świat się destabilizuje, to dochodzimy też do sytuacji takich, że no i uchodźców może być więcej i to nie będą 2 miliony, które zdestabilizowały Europę, tylko to mogą być setki milionów i w tym momencie pytanie, jak wygląda na świat, w którym się nie da przy wyższej temperaturze po prostu żyć bez klimatyzacji. To znaczy, że miliony ludzi w perspektywie 20-30 lat mogą być albo skazane na zagładę, albo muszą zaatakować nasz świat. I trochę mi to przypomina dzisiejszy czas, kiedy my spotykamy się z bardzo ostrą sytuacją pandemiczną, pewnym kryzysem, ale który nastąpił szybko. W kryzysie tym klimatycznym to problemem jest to, że on ma, naukowcy mówią, że w jakim kierunku idziemy wiedzą, te scenariusze są różne. Właśnie, a gdybyś mógł opowiedzieć o tym, gdzie teraz jesteśmy i w którą stronę wyraźnie zmierzamy i jak to będzie wyglądało? Okej, no właśnie. Dosyć jest duży konsensus, jeśli chodzi o to, gdzie jesteśmy. To znaczy jesteśmy gdzieś blisko punktu krawędzi, który jest spowodowany ewidentnie działalnością człowieka i emisją gazów cieplarnianych, dwutlenka węgla, metanu i tak dalej. Scenariusze są różne określone. Pytanie, czy my w ciągu 30-40 lat podgrzejemy tą planetę w ten sposób, że tu się, czy to będzie, czy do końca wieku na przykład, czy to będzie o 6 stopni więcej, może o 12, więc tutaj naukowcy się różnią. A do ile jesteśmy w stanie wytrzymać? No, profesor Malinowski w jednym z wywiadów powiedział taką dosyć ekstremalną sytuację, że jeśli nie powstrzymamy tych zmian na poziomie 1,5-2 stopni, to grozi nam depopulacja rzędu 80% ludzi na Ziemi. Czyli można powiedzieć coś bardzo tragicznego, wobec czego te działania, o których my do tej pory mówiliśmy jako ekolodzy, walka ze smogiem, gdzie faktycznie też ludzie umierają, no to jest po prostu tragedia. Oczywiście no to jest tak, że polityków wybieramy i politycy działają w perspektywie bardzo często kadencji. Myślą o tych kadencjach i co my możemy zrobić w ciągu kadencji. Tutaj potrzebujemy bardzo odważnych działań, które nie są kadencyjne, tylko które są działaniami z myślą o tym, co się może z nami stać za te 20-30 lat. Ale te zmiany już widzimy, bo jeśli mówimy o suszy, no to mówimy o możliwym upadku rolnictwa, czy wysokich cenach żywności. Te ceny żywności oczywiście najbogatszych nie dotkną. Kto tam sobie je może sushi, to on te sushi być może nawet z bardzo rzadkich gatunków rekinów będzie w dalszym ciągu spożywał, ale większość ludzi, jeśli ceny żywności pójdą znacząco do góry, po prostu może mieć problem i to dotyczy w jakimś tam stopniu Europy, ale z krajów biedniejszych jeszcze bardziej. No właśnie, no bo często też takim mającym być bardzo wyraźnym przejawem tego, że ta temperatura się podwyższa, że klimat ulega zmianie, są te topniejące lodowce. No i myślę, że wiele osób zadaje sobie wtedy pytanie, no ale co mnie te topniejące lodowce na przykład w takim Wrocławiu obchodzą? I co wtedy powiedzieć osobie, której trudno jest uwierzyć, że gdzieś tam bardzo odległe przemiany przyrody mają realny wpływ na nasze też życie miejskie. Tak, to jest w ogóle problem percepcji, bo my jako pojedyncze jednostki dostrzegamy pogodę, a nie klimat, i dostrzegamy swoje otoczenie, a nie glob. No to jest kwestia może głębsza i filozoficzna, dlaczego tak się dzieje, ale no jesteśmy jednostkami. Natomiast to, co nas dotyka, to dotyka całych społeczeństw, nie tylko narodów, ale mamy w tej chwili globalną gospodarkę, która chwilowo się przymknęła, ale ona jest jednak globalna.
Więc co nas dotyczy lodowce? No, może ktoś nie pojedzie sobie na narty na lodowce w Alpie, no ale to można sobie przeżyć na przykład, tak. Z punktu widzenia braku śniegu jest już znacznie gorzej. Nie mieliśmy śniegu tej zimy i jeśli nie ma śniegu, śnieg naturalnie nawadnia nam glebę. To nie jest istoty, czy bardzo mało, jeśli chodzi o Europę. A u nas tyle mniej więcej spada we Wrocławiu. 100 mm, 60 cm tyle wody, taki sup. Istotne jest, w jaki sposób to pada. Jeśli pada to bardzo nawalnym deszczem, po prostu takim powodziowym, to ta woda bardzo szybko spłynie, szczególnie, że mamy uregulowaną rzeki, na przykład Odrę. Tak? Jeśli spadłby śnieg zimą, to ten śnieg by nawodnił nam glebę i mielibyśmy po prostu wilgoć w glebie. To, co widzimy w tej chwili, to nie tylko poza miastem. W tej chwili drzewa usychają, również we Wrocławiu. W tej chwili i to nie drzewa, które były posadzone kilka lat temu. To są stare drzewa, które mają w tej chwili żółte liście, albo te liście, które się otwierają, nie są duże. Oczywiście lodowce też są istotne, bo to nie jest tak, że my żyjemy sobie w świecie takim małym, zamkniętym. To, co przyszło do nas, to przyszło do nas z Chin, tak? To, co dzisiaj mamy, koronawirus. Ale popatrzmy na lodowce himalajskie i popatrzmy, co one robią z wodami wielkich, gigantycznych rzek Azji. One je zasilają. Dzięki tym, że mamy w Himalajach lodowce, poziom wody w tych rzekach jest w miarę stabilny. Co się dzieje z niestabilnym poziomem wody, który służy gospodarce, który służy rolnictwu, w gigantycznych krajach, jakim są Chiny i Indie, które są w takim stanie dosyć też destabilizowanym. Czy nie grozi nam to wojną w ogóle o zasoby? Czy nie grozi nam to destabilizacją globalną? Myśmy w tej chwili pamiętamy o zarazie, ale nie pamiętamy o innych jeźdźcach apokalipsy, o głodzie, o wojnie, to bardzo często jedno za drugim idzie. Myślę, że to są tak odległe gdzieś od naszego codziennego życia tematy, że chyba w związku z tym często trudno uwierzyć, że coś takiego może się wydarzyć, tak jak trudno nam uwierzyć, że mamy teraz pandemię. Ja zapomniałam na samym początku powiedzieć, że w związku z tym, że dziś spotykamy się na żywo, to oczywiście bardzo chętnie udzielimy odpowiedzi, a przede wszystkim Krzysztof, na pytania, które zadacie w komentarzach. Bardzo do tego również zachęcamy, bo może pomijamy jakieś tematy, które są również dla Was istotne. No właśnie, to wiemy mniej więcej, gdzie jesteśmy. No chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że dobrze nie jest. Natomiast czy my coś jeszcze możemy zrobić? Gdzie dzisiaj jest ta sprawczość? Czy to są tylko globalni decydenci, rządy, organizacje międzynarodowe, czy też jednak cokolwiek przy nas, przy jednostkach jest? No to jest takie pytanie dosyć popularne. Ono czasami brzmi w takiej wersji, co my sami możemy zrobić w tym temacie. No i sami to możemy... My sami, moim zdaniem, sami nic nie zdziałamy. Sami to możemy niewiele. Możemy oczywiście zrezygnować ze słomek plastikowych. Jest to symboliczny gest. Tu akurat nie mamy słomki z plastikowych. W zasadzie słomkę spokojnie możemy czymkolwiek innym zastąpić. Ale istotne jest, skąd się bierze to zagrożenie kryzysem klimatycznym, którego sami wywołujemy, przypominam. I tutaj jest taki bardzo prosty diagram za nami, pokazujący, co emituje źródła emisji. To przede wszystkim mamy, chodzi o dwutlenek węgla i metan. I widzimy tak, że z jednej strony to jest kwestia energii, tak? Kwestia energii, którą używamy w bardzo różnych procesach, ale też... coś, co jest nam niezbędne zupełnie, chyba. No wielu rzeczy, no przecież... cały ten dzisiejsza transmisja jest zasilona energią, ale gro energii zużywamy... Bo nie tylko chodzi o energię elektryczną, chodzi o energię cieplną, więc gro energii używamy do, na przykład u nas w Polsce, do ogrzewania domów. To jest też kwestia zapominana, często kwestia rolnictwa. Rolnictwo też jest odpowiedzialne, szczególnie rolnictwo przemysłowe, stosujące nawozy, wylesiające duże areały, bo nam się wydaje, że, nie wiem, może komuś się, nam to nie może, ale komuś się wydaje, że krowa to je trawę gdzieś na pastwisku, nie? Właśnie, jakbyś mógł wytłumaczyć, na czym polega ta kwestia właśnie niejedzenia mięsa jako przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. To myślę, że też jest taki temat, który bardzo często wywołuje dużo pytań, wątpliwości. Właśnie to przetworzenie jakby myślenia z trawy na
no, na zupełnie tak, inny system. No, to jest takie trochę pytanie, że tu coś być może jednak możemy zrobić, ale ja zaraz do tego wrócę. Dobra, okay. Chciałem jednak te elementy, czyli mamy energetykę, mamy rolnictwo, mamy przemysł, ale przemysł to nie jest tylko i wyłącznie to, że przemysł coś robi, bo ten przemysł produkuje też dla nas. To, co my kupujemy, to jest po prostu produktem produkowanym przez przemysł. Im więcej kupujemy, im bardziej z daleka właśnie, bo mamy też transport, z daleka jest to przywożone wielkimi statkami, na przykład z Chin. Im bardziej latamy sobie samolotami do różnych krajów, to oczywiście przenosi nam wirusy i różne choroby, ale też nam emituje gigantyczne ilości gazów cieplarnianych. Im bardziej jeździmy na długie trasy samochodem samodzielnie, tym więcej emitujemy. I można powiedzieć, to się układa w pewną układankę. Ona się układa na poziomie takim globalnym, ale też na poziomie jednostkowym. I jakby przyjrzeć się na Polaka, to są dane globalne, które pokazuję. To trzy aspekty są tutaj najistotniejsze, jeśli chodzi o nasze indywidualne, ten tak zwany miks emisyjny. To, w jaki sposób my wpływamy na ten. To jest, w jakich domach żyjemy, czy one są docieplone, czym są ogrzewane. To jest, czym jeździmy i co konsumujemy. I w tym, co konsumujemy, to wymieniłem na trzecim miejscu, ale chciałem właśnie wrócić taką pętlą do tego. To jest właśnie w dużej części również produkcja zwierzęca. I nie chodzi tylko i wyłącznie o mięso, ale też o nabiał i o inne produkty zwierzęce. Mamy jakieś pytanie? Chyba mamy pytanie. Od jednego pytania zaczniemy, tak? Czy jako jednostki nie powinniśmy zrezygnować z podróżowania? I drugie, co z energią atomową? Dobrze. Duże wątki. Dwa wątki. Jeden jest ewidentnie tu już poruszony. Oczywiście mamy tutaj symbol samochodu. Mamy takie narzędzie, które się nazywa kalkulator emisji CO2. To można wystukać sobie w przeglądarce, znaleźć, wpisać kalkulator emisji CO2. Można tam bardzo dokładnie wpisać to, co robimy, w jaki sposób my bezpośrednio emitujemy jako jednostki. I ewidentnie podróże samolotem na krótkich dystansach bardzo mało efektywne, a na dużych, ponieważ samolot zużywa energię na wzloty najwięcej, tak? A na długich dystansach z kolei bardzo dużo emitujące, ponieważ daleko lecimy. Szczególnie w państwach bogatych, europejskich. I my do tych państw bogatych się już zaczęliśmy powoli zaliczać. Zobaczymy, jak będzie. No zobaczymy, czy tak będzie. Jest tą emisją. I powiem tak, to paradoksalnie to w ogóle ten styl konsumpcji, który był taki właśnie, że my możemy mieć wszystko, my mamy wszystko jeszcze jak najtaniej, tak, jak najtańsze kurczaki, które są śrutowane soją genetycznie modyfikowaną z Mato Grosso. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie jest Mato Grosso, mi się kiedyś wydawało, że to jest jakiś fragment, no wiadomo, no to jest Ameryka Południowa, jakiś fragment tam lasów amazońskich, no dobrze, no jakieś góry tam są. Ale to jest większość wielkości Włoch i połowy Francji. To jest olbrzymi teren, w którym jest po prostu monokultura soi, której ci ludzie tam na miejscu nie jedzą, tylko transportują ją do Chin, transportują ją do Europy. My mamy olbrzymią produkcję kurczaków i te kurczaki, kiedyś kura była na święto w niedzielę po prostu narosła. W tej chwili to jest najtańsze mięso, ponieważ mamy pewne globalne zależności. Ale przy samolotach jeszcze może chwilę zachowajmy się, bo tak, można powiedzieć, no jedzenie jest podstawą naszego funkcjonowania, bez jedzenia nie możemy funkcjonować. Pytanie, czy nie możemy funkcjonować bez latania? Czy musieliśmy faktycznie tak dużo latać, bo są tanie linie lotnicze, które się skutecznie reklamują? Dlaczego latać tak daleko, bo jeszcze nigdy nie byliśmy w Tajlandii? Teraz się okazuje, że my nie możemy wyjechać z miasta do lasu, a granicy kraju nie przekraczamy, tak? Że coś się nagle stało takiego, że część ludzi zdała sobie sprawę, że oczywiście jest to wielkie ograniczenie i dla nas wielki problem i tragedia dla części osób, ale gdzieś ten nasz model takiej żarłocznej konsumpcji poniekąd spowodował tą sytuację, w której jesteśmy. Gdyby nie te linie lotnicze, gdyby te nie masowe podróże, nie mielibyśmy tej globalności. Byśmy nie siedzieli tutaj przed pustą salą, tylko tu by byli ludzie po prostu, tak? Bo to jest trochę tak, że jak przyglądamy się też tym kwestiom tych poszczególnych zaraz, które się pojawiają, to one się pojawiały w mikroskali, bardzo często na styku właśnie pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem i znowu na spożywanie mięsa. I znowu, no właśnie. Ale pojawiały się lokalnie i one czasami gdzieś się przenosiły, ale to trwało latami. A nam to się raptem parę miesięcy zdarzyło, więc
to trochę nam pokazuje, że te kwestie są ze sobą związane. To nie są odrębne światy. My nie żyjemy w zamkniętym świecie, tylko w naszych domach. Ale wracając jeszcze do modelu konsumpcji, bo to jest dosyć istotne. I to też trochę nawiązuje do tego drugiego pytania. Bo jak patrzymy, ile my emitujemy, no to mówimy tak, okej, ja jeżdżę rowerem. Przyjechałem tu na rowerze. Mało konsumuję, mięsa nie jem. Dom mam bardzo dobrze docieplony, 25 cm wełny mineralnej. Mam ogrzewanie ekologiczne, akurat piec kondensacyjny, myślę o zmianie na pompę ciepła. No i sprawdzam w tym kalkulatorze, ile ja emituję i się okazuje, że w dalszym ciągu emituję za dużo. Po prostu emituję więcej niż jakbym wszyscy emitowali tyle, co ja, żyjący tu ekolog w tej części Europy, w Polsce, to byśmy tą planetę jeszcze szybciej podgrzali niż w tej chwili. No, gdzie jest ten paradoks? No, polega na tym, trochę tu widać to produkcja energii. Na modelu energetycznym naszego kraju. Nasz model energetyczny jest bardzo przestarzały, jest oparty na węglu kamiennym, który jest w ogóle już nieopłacalny, nawet tak po prostu tylko i wyłącznie ekonomicznie, i na węglu brunatnym, który jest ślepą ścieżką. No i wracając do pytania o atom. Zdania wśród środowisko ekologów są podzielone. Oczywiście są to ortodoksyjne środowiska, które mówią atom nie, bo nie, bo Fukushima, bo Czernobyl. Ja osobiście, ludzie, z którymi współpracuję, jesteśmy zdania, że atom jest elementem miksu energetycznego, który jest sensowny, bo atom nie emituje. On jest w szczególności sensowny w tych krajach, gdzie ten atom jest, czyli we Francji, w Niemczech. I jeśli Niemcy zamierzali jeszcze do niedawna, w dalszym ciągu się z tego nie wycofali, zamykać elektrownie jądrowe, a w dalszym ciągu powolutku wygaszać elektrownię węgla brunatnego, to moim przekonaniem jest to błąd. Pierw powinniśmy wszystko wygasić, co emituje dwutlenek węgla, czyli te węgiel brunatny, a jeśli chodzi o elektrownie atomowe, to na koniec. Natomiast pytanie, czy w naszym kraju budować elektrownię atomową, tutaj jest to kwestia chyba na znacznie dłuższą i szerszą debatę, bo to jest pytanie o koszty i czy my tych pieniędzy na przykład lepiej. To ja zapytam o znacznie mniejszą skalę, bo bardzo często próbuje się wdrażać do gospodarki, ale też do jakichś takich mniejszych wyborów różnego rodzaju ekostrategie. I na przykład w naszej instytucji staramy się te mniejsze oczywiście rzeczy w ramach naszej ekostrategii realizować. Drukujemy na papierze ekologicznym, nie używamy plastikowych talerzy czy sztućców, kubków podczas wydarzeń. I często mamy takie wrażenie, że wpadamy w ślepy zaułek. I bardzo często zastanawiamy się, czy na pewno ten nie wybór plastiku, tylko jakiegoś innego, nowego tworzywa jest okej. I czasem mamy takie wątpliwości, czy na pewno dążenie jakby takie do ekologiczności jest zawsze dobre właśnie dla produkcji tego, potem dla utylizowania. Czy mógłbyś coś więcej właśnie na temat takich ekostrategii powiedzieć? Jak one się odbijają w gospodarce i w ogóle w różnego rodzaju elementach życia? Okay. Tu jest parę aspektów tej sytuacji, bo oczywiście drobnymi zmianami możemy coś drobnego poprawić. Jest mała skala tej zmiany, ale są też takie aspekty, no, że biznes jak zwykle próbuje się bronić, to znaczy próbuje się bronić przed zmianą. I ten model konsumpcyjny, który myśmy mieli, widzimy te krzywe wykładnicze teraz w przypadku wirusa, tak? To są te krzywe, które tak o kilka procent mamy więcej zachorowań, tak? Ale cały czas. To jest krzywa, która leci nam w górę. I to samo robimy z naszą planetą, to znaczy my ją eksploatujemy, my zużywamy paliwa, emitujemy coraz więcej właśnie taką krzywą dwutlenku węgla. I z czym to jest związane? Z modelem konsumpcji, że musimy więcej, więcej, więcej. I niestety część tych takich ekonowinek bierze się stąd, że producenci chcą nam sprzedać coś dodatkowego, bo my coś już mamy i to na przykład działa, a oni chcą nam coś sprzedać eko. Przykład taki ewidentny, zamiast plastikowych talerzyków, bo sprawdzaliśmy, jedna z firm wrocławskich zrobiła sobie ekostrategię, takie talerzyki z plastiku naturalnego, zrobionego z kukurydzy, ulegającego biodegradacji. Cena tego w ogóle jest
porównywalna z celem wielorazowego talerzyka, który moglibyśmy sobie kupić, go umyć, używać wielokrotnie, no tam może tam jest troszkę tańsza. Uwaga, ten plastik, jak on wygląda? Faktycznie on jest, to jest plastik, plastik mówię tam w skrócie myślowym, bo to oczywiście to tak profesjonalnie się tak nie mówi. Ale nazwy już nie będę podawał dokładnie, natomiast on jest, on pochodzi z materiału roślinnego, ale do jego zużycia, produkowania trzeba sporo energii. On faktycznie jest kompostowalny, ale nie w naszych domowych kompostownikach, tylko w specjalnych kompostownikach przemysłowych, gdzie musi być wysoka temperatura, których u nas nie ma, na przykład we Wrocławiu. I tak naprawdę to już lepszy byłby ten plastik, który moglibyśmy wrzucić do żółtego pojemnika, na, bo przynajmniej wiedzielibyśmy, co zrobić, a to tylko do tworzyw zmieszanych, tak? Czy do tych zmieszanych śmieci. I czasami w ogóle lepiej jest czegoś w ogóle nie użyć. I to, ta strategia odpadowa, o której my sporo mówimy, to jest taka, że redukujemy na początku, czyli, ale redukujemy też pomysły. Możemy zredukować pomysły, że my będziemy bardziej ekologiczni, bo być może to, co mamy do tej pory, czyli że my mamy szklankę na przykład i to, i że tu jest woda z kranu, tak? To jest po prostu prostsze i bardziej sensowne. A te wszystkie inne wymysły, nowinki mają też taki aspekt biznesowy, przy czym, że nakręcają nam konsumpcję, że my możemy być w dalszym ciągu dużo konsumować i być ekologiczni, ale też są ważne dla wielu firm i to się nazywa w takim slangu greenwashingiem. My sobie coś dodatkowo, my będziemy emitować dużo, my będziemy truć, ale będziemy mieć tutaj takie ładne roślinki przed naszą siedzibą naszej firmy i będziemy mieć ekologiczne oświetlenie. Tak? Że to więc bardzo dużo zależy tak naprawdę od tego, co pokazałem niżej, to znaczy i to też się sprowadza do poziomu globalnego, krajowego, ale też naszego miejskiego, to znaczy decyzje polityczne. Bez decyzji politycznych, bez zmian strategii działania, bez zmian, które czasami mogą trochę boleć nawet, albo być wyrzeczeniem czegoś, i które musimy właśnie wspólnie podjąć, bo to jest trochę tak, to debatowanie, my tutaj teraz mamy mniej okazji do debatowania, ale on jest bardzo ważny. Możemy oczywiście online i bardzo dużo spotkań mamy, nie tak jak tutaj, że w dwie osoby siedzimy, tylko faktycznie w dużych grupach, nawet kilkudziesięcioosobowych debatujemy, w jaki sposób te zmiany wprowadzać. Bo potrzebujemy pewnego porozumienia takiego właśnie, takiej zgody publicznej, żeby te zmiany wprowadzać. Nie da się zmian tak... We Francji próbowano wprowadzić zmiany w duchu ekologicznym poprzez podniesienie opłat za ceny paliwa w transporcie indywidualnym. Wyszły żółte kamizelki, tak? Więc my musimy z jednej strony świadomie patrzeć na tych, których wybieramy i moim zdaniem, co my sami możemy zrobić, to umówić się ze znajomymi, zorganizować się, założyć spółdzielnię energetyczną, ale może również zorganizować się i zobaczyć, kto jaki ma program wyborczy i na tego głosować, a na tego drugiego, co ma program taki mniej nam przyjazny, nam po prostu nie. Wydaje mi się, że mamy kolejne pytania. Poprosimy a nawet o nie. Dwa pytania mamy. Pierwsze jest o... Chwila, moment. Chyba jest ich sporo. O inne rodzaje pozyskiwania energii, na przykład elektrownie wiatrowe, jak rozumiem w ogóle o inne rodzaje tej energii, na przykład te wiatrowe. I to jest jedno pytanie. A drugie pytanie, uwaga, jest trudne. Odczytam je w całości. Ostatnie wydarzenia związane z koronawirusem pokazały, że samochody powodują bardzo mały smog, ponieważ jest zakaz wychodzenia z domu, a smog nadal jest bardzo duży w miastach. Po co w takim razie promowane jest przejście na samochody elektryczne? To może od tego drugiego pytania zaczniemy. Proszę dobrze? Bardzo, jasne. A do tamtego jeszcze wrócimy może, jak zdążymy. No to w ogóle jest dosyć ciekawa ta sytuacja, bo w ogóle samochody elektryczne, jakbyśmy popatrzyli, samochody elektryczne jeżdżące w Polsce, jeżdżą na węglu brunatnym i węglu kamiennym. I samochód elektryczny polski jeżdżący na tym węglu emituje więcej dwutlenku węgla niż samochód elektryczny w procesie tylko poruszania się. Ja już nie mówię o tym, żeby go wyprodukować, trzeba było zużyć sporo energii. Więc to nie zawsze jest takie oczywiste, że jak my właśnie wybierzemy, kup sobie samochód elektryczny, będziesz bardziej ekologiczny. Bo pytanie, czym on jest zasilany? I znowu wracamy do tego, czy on jest energią jądrową zasilany? Dosyć czasami kontrowersyjną, trudną do wprowadzenia i drogą, ale jednak czystą. Czy on jest może tym wiatrakiem? Wiatraków u nas nie ma, bo ustawa wiatrakowa nam zabrała spore możliwości, ale może z wiatrakiem na morzu. Na Morzu Północnym, gdzie bardzo dobrze wieje, więc to chodzi o model energetyczny. Pytanie, czy my ten model energetyczny
Możemy stworzyć na poziomie takim jednostkowym? Znowu nie, bo jeśli budować stabilność energetyczną, to budować na poziomie zarówno takich rozwiązań jak spółdzielnie energetyczne, że ludzie zakładają swoje środki finansowe i na przykład zakładają spółdzielnie, żeby w ich okolicach zbudować farmę wiatraków albo żeby na morzu zbudować. W Niemczech jest 80 tysięcy spółdzielni energetycznych. Konkretni ludzie, mając swoje pieniądze, zdecydowali, że i czasami te spółdzielnie mają 100 członków, a czasami mają 40 tysięcy członków. Tak? Ludzie wkładają swoje rezerwy finansowe zamiast do banku, inwestują ją w czystą zmianę. Więc to można zrobić. Taka zmiana polega właśnie na kooperacji w skali europejskiej, bo część ludzi mówi, a wiatrak, to ktoś właśnie powiedział wiatrak. Wiatrak wieje, kiedy wieje, a potem nie wieje i nie macie prądu. No może wtedy słońce świeci, ale znowu słońce u nas nie świeci. Jakbyśmy spojrzeli na Europę, i faktycznie postawili strategicznie na to, że mamy duże farmy wiatrowe na Morzu Północnym, gdzie prawie zawsze wieje. Transmitujemy tą energię, że dzielimy się tą energią w skali Europy, że budujemy pewną solidarność energetyczną europejską i spółdzielczość energetyczną lokalną, to pewne rozwiązania moglibyśmy znaleźć. A wracając do tego jeszcze pytania, dlaczego smog mamy w tej chwili, tak? No właśnie, to też jest w sumie pytanie, które ja mam na swojej liście. Wiem, że to jest dosyć kuriozalne, to jest w ogóle jakiś mit. Bo chyba Warszawa była ostatnio na szczycie tej haniebnej listy, jeśli Warszawa się nie mylę. Była na szczycie, ale my byliśmy w pierwszej dziesiątce. No to też wspaniale nam poszło. Czy ona jest haniebna, to jest lista dużych miast, w których ten indeks jakości powietrza jest mierzony. Tam nie ma takich miasteczek jak Rybnik, Nowa Ruda, gdzie bywa jeszcze gorzej, ale co się stało takiego również we Wrocławiu? I to było raptem tydzień temu. Tak, tydzień temu. No właśnie, no bo tak, mniej jeździmy samochodami, puste ulice. Przemysł też chyba trochę zwalnia, więc no o co chodzi? No właśnie, o co chodzi? To jest nasz przepis na smog. Znaczy smog przede wszystkim, jeśli chodzi o źródła smogu w Polsce, pochodzi ze spalania byle jakiej jakości paliwa w przestarzałych technologicznie piecach w niedocieplonych domach. No i co się takiego zdarzyło, że ten smog nas tak zaatakował? Po prostu ludzie wrócili do domów. Ludzie wrócili do domów. Więcej siedząc w domach zaczęli palić. Jak analizowaliśmy dane z Warszawy, bo w Warszawie to było wyraźnie widać, dlatego że Warszawa jest duża. W Warszawie jest też więcej punktów pomiarowych, takich społecznych punktów pomiarowych jakości powietrza. I było widać, że ewidentnie ten smog zaatakował miasto z tak zwanych suburbiów, czyli z przedmieść, z nowo zbudowanych domków, w których ludzie zainwestowali grube pieniądze na kredyt, te domki sobie zbudowali, żeby sobie żyć z ogródkiem i bardzo często w tych domkach mają kominki. Jest pewnym mitem, że kominek jest ekologiczny, to znaczy jak sobie go raz zapalimy, albo on się pali w górach, w schronisku, jest bardzo miło, sympatyczny, bo zmokliśmy się, grzejemy, jest okej. Ale jak używamy go jako źródło ogrzewania takiego, bo siedzimy w domu, to sobie może napalimy w tym kominku, to się okazuje, że on emituje gigantyczne ilości też spalin. Znaczy mniejsze, jeśli palimy mokrym, większe, jeśli palimy mokrym drewnem. Są oczywiście różne klasy tych kominków i to też bywa różnie, ale jest pewnym mitem, że kominki nie trują. I to, co zdarzyło się ostatnio, to po prostu ludzie wrócili do domu i zaczęli palić. No można powiedzieć, niech mają jakąś pociechę chociaż, tak, bo siedzą sobie sami. No, może nie tylko przed komputerem, może ktoś siądzie przed tym kominkiem, dziecku bajkę przeczyta. No i w sumie wydawałoby się, że dla takiego odreagowania tego stresu, który mamy, wszyscy go przeżywamy, mniej lub bardziej, to by było dobrze, ale jest kolejny aspekt. To znaczy, co ma ten smog, ten, który tu pokazujemy, do naszej dzisiejszej sytuacji. On nam trochę pokazuje, gdzie my mamy problem, że mamy go przede wszystkim w naszym mieście, ale też w Warszawie, bo jak analizowano dane warszawskie o emisji, to bardzo często analizowano do granicy miejscowości. A nie analizowano tych przedmieść, które właśnie generują smog wchodzący. W Krakowie jest to samo, w Krakowie się nie pali węglem. Już. Oczywiście są jakieś wyjątki, ale jest zakaz palenia węglem od jakiegoś... Tak, ale jest jeszcze bardzo dużo tych przypadków. Ja na przykład z okna swojej kamienicy obserwuję od kilku dni, jak wielkogabarytowe śmieci, które nie powinny być wyrzucane, znikają etapami od tych najlepszych, w sensie meblościanek, po nawet te najgorsze, czyli kanapy, więc myślę, że węgiel to nie jest jedyny chyba temat, prawda? No tak, węgiel, pełna racja.
węgiel, drewno, a jeszcze gorsze to, co ludzie uważali za drewno, bo jak od 6 lat działamy w alarmie smogowym, to na początku, jak pytaliśmy się ludzi, co jest drewnem, to mówili, że przy meble też są drewnem, tak? A stare okna też są drewno, a że tam jest, są metale ciężkie, straszne związki. No to jest akurat mapa Europy i akurat w temacie zanieczyszczenia powietrza. Widzimy, że jesteśmy czerwoną plamą, jesteśmy pewnym czarnym dole, tu akurat na czerwono namalowanym, energetycznym, w naszych właśnie domach. I to jest pewne zapóźnienie technologiczne, które jest do zmiany. No i ono niestety skutkuje tym, i to proszę zobaczyć, południe Włoch, bo akurat taka mapa wyszła nam w tej chwili. Lombardia. Są w tej chwili analizy naukowców, lekarzy włoskich pokazujące, że koronawirus szybciej się transmituje w sytuacji zapylenia powietrza. Ten drobny pył, który nas atakował, tak zwany pył zawieszony, to nie ten, co opada. Myśmy się go może nauczyli niektórzy, bo tam na tych różnych aplikacjach na smartfonach ten PM2,5, tak? Bo PM10 to jest grubszy i spada. To ten pył po prostu się unosi w powietrzu i tak jak kropelka z naszego kichnięcia może być nośnikiem wirusa, tak samo nośnikiem wirusa może być po prostu zapylenie, czyli w trosce o nasze życie i zdrowie, jak już jesteśmy w tych domach, to starajmy się nie palić w kominkach, a już no ewidentnie nie palmy tym, co nas atakuje i też zabija, bo teraz codziennie słyszymy tragiczne liczby, ale no powiem tak, w skali kraju z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku przedwcześnie umiera 45 tysięcy ludzi. I to jest bardzo podobna grupa wiekowa, jak do której w tej chwili tragicznie nam odchodzi, bo to są ludzie starsi już schorowani. Myśmy mówili, a ktoś kiedyś na coś musi umrzeć. Tylko, że powiem tak, z wirusem jest inaczej, bo my to widzimy, to jest po prostu bardzo dynamiczne i tak dalej. A do tego się przyzwyczailiśmy, do tej mapy, które my bardzo często pokazywaliśmy przez ostatnie 6 lat, ludzie się przyzwyczaili, no zawsze tak było, przez zawsze tym paliliśmy, tymi śmieciami i tak dalej. Jakieś nowe pytanie? Nowe pytanie, tak, zdecydowanie, poprosimy. Dyskusja, słuchajcie, w komentarzach wyżej i są 2 nowe pytania właściwie. Jedno jest najpierw może jeszcze o tej energii, tak, bo przy niej jesteśmy, więc przy niej jeszcze chwilę zostańmy. Czyli przeczytam całą wypowiedź. Nadwyżki energetyczne są, z tego co wiem, systemowo sprzedawane pomiędzy firmami, także ponad granicami. Czy to jest właśnie systemowy problem, który da się naprawić, korzystając z istniejących sieci przepływu energii elektrycznej? Czy potrzebny jest zupełnie nowy system wymiany? To jest temat szerszy. Może by po jednym pytaniu, bo będzie prościej, może one się nie będą zapętlały. To jest temat szerszy, to znaczy w jaki sposób zbudować trochę nowy świat. Mówimy o pewnej transformacji energetycznej, która, żebyśmy odeszli faktycznie od tej emisji, bo to jest tak, że z dwutlenkiem węgla to nie jest jak ze ściekami, które wrzucimy do rzeki. Jak nam potem ta rzeka spłynie i spadnie nowy deszcz, to będzie woda czysta. To, co wpuściliśmy do atmosfery, to już jest. I to będzie bardzo powoli znikać, więc my musimy bardzo szybko, żeby kryzys klimatyczny uniknąć, bardzo szybko zmniejszyć emisję do zera. A żeby to zrobić, to musimy przestawić się na zupełnie inną gospodarkę. I teraz, żeby tą gospodarkę... Czyli to można by było w zasadzie do tego zamknięcia w domach i niewychodzenia z tych domów porównać, w sensie do tej zmiany zupełnie. Gigantyczna zmiana. Bardzo często politycy mówią, nie możemy takiej zmiany przeprowadzić, bo ludzie nie są na to gotowi. Teraz zobaczcie, co mamy. W tej sytuacji zobaczcie, co mamy. Nagle się okazało, że ludzie nie gotowi, ale my musimy, więc to robimy, bo to było nagłe. Więc jeśli chodzi o kwestie energetyczne, tu niestety jest trudniej. Bo o ile zbudować fotowoltaiczną elektrownię na dachu domu jednorodzinnego, to można dosyć szybko i nawet w tej chwili jest dużo chętnych, bo ludzie siedzą w domach, to postanowili to jakby sobie zorganizować, wiedzą, że jest dotacja, 5 000 zł mój prąd, że w sumie to się opłaca i to się bardziej opłaca niż trzymać pieniądze w banku, nie wiadomo co to będzie z bankami, a to będzie mi produkował prąd, a prąd potrzebuje i to jest proste. Natomiast problem jest taki, że my prąd elektryczny zużywamy też w instalacjach przemysłowych, masowych, do transportu i jeśli byśmy się chcieli przestawić na tak zwany monizm elektryczny, to my musimy tego prądu produkować więcej. I tu dochodzimy do tego pytania, tak? Dochodzimy do pytania, jak zbudować tą stabilność energetyczną i my powinniśmy ją też zbudować na transferze energetycznym. Tylko, że problem polega na tym, że wielkimi graczami na rynkach też państwowych są wielkie koncerny energetyczne, a nie ci pojedynczy ludzie. I w zasadzie, żeby zmiany wprowadzić, to my powinniśmy... Mamy hardware i software po prostu, tak? My musimy mieć zarówno instalacje,
sieci przesyłowe, ale musimy mieć też dobre oprogramowanie. I na przykład tutaj Chińczycy bardzo do przodu poszli. Chińczycy poszli w stronę tworzenia tak jakby tej, tak jak mamy internet informacji, to oni tworzą taki internet energii. To znaczy, ty masz instalację, masz nadwyżkę, mi tą nadwyżkę sprzedajesz, a wieje gdzieś tam w Szwecji, to Szwecja nam daje tą energię. Czyli musimy tworzyć ten transfer energetyczny, ale też budować maksymalnie stabilność w obrębie otoczenia. I tu moglibyśmy to próbować budować na przykład we Wrocławiu tak, że na dachach szkół ludzie by inwestowali, żeby tworzyć elektrownie słoneczne, na przykład spółdzielcze, i z tej energii by korzystali w ramach tej miejscowości. Im bardziej będziemy lokalnie tą energię potrzebować, tym mniej transferów potrzebujemy, ale na pewno będziemy je potrzebowali. Czyli w ogóle zmiana systemu energetycznego, który będzie się dzielił energią, a nie tylko zamykał w granicach, też jest bardzo ważna, więc to jest na pewno ważny kierunek. A drugie pytanie? Drugie pytanie to powrót do samochodów elektrycznych. Pojawia się taki głos tutaj w dyskusji, że podobno utylizacja baterii oraz ich produkcja pochłania sporo energii i nie jest korzystna dla środowiska, a dodatkowo produkcja energii elektrycznej związanej z napędem samego samochodu pochodzi i tak z węgla. To o tym mówiliśmy trochę, to znaczy, że polskie samochody są napędzane węglem, emitują więcej dwutlenku węgla. Z bateriami jest tak, że w tej chwili się pracuje nad tym. I to jest troszkę, i to jest też trochę tak, że oczywiście część pierwiastków używanych do produkcji baterii pochodzi może z niezrównoważonych krajów, gdzie to po prostu dzieje się ze szkodą dla środowiska, dla przyrody, ale też dla lokalnych społeczności, więc to ewidentnie jest problem. Przy czym gdybyśmy stworzyli pewien rynek tych samochodów elektrycznych i recykling tych baterii, to w pewnym momencie my te metale będziemy uzyskiwać ze starych baterii. Więc to nie jest tak do końca oczywiste, ale tu faktycznie jest to ważna uwaga naszego widza, że to po prostu samo przejście z samochodu benzynowego na elektryczny nie jest rozwiązaniem. No jest pewnym rozwiązaniem transport publiczny. No akurat chwilowo zamykamy transport publiczny. Jeżdżą puste tramwaje, koleje dolnośląskie zastanawiają się nad zamknięciem w ogóle tras, więc może to nie jest dobry moment na debaty nad transportem publicznym, ale ja ufam, że ten czas minie i do tej debaty nad rozwojem transportu publicznego wrócimy. No i też warto jeździć na rowerach. Akurat chwilowo mamy rowery miejskie zamknięte. Zupełnie niezrozumiałe jest to dla mnie, no ale to już to jest chyba na inną dyskusję. Jeszcze inna, no właśnie, ale pozostając przy też pandemii, to ja chciałam zapytać o twoje zdanie, czy kryzys ekonomiczny przykryje kryzys klimatyczny? Czy my możemy liczyć, że te dyskusje, te kroki podjęte przez czy Unię Europejską, czy rządy poszczególnych państw będą kontynuowane, czy raczej będziemy po prostu zbierać się bardzo długo po pandemii i ekologia spadnie na dalszy plan? Myślę, podróżowaliśmy jako społeczeństwo, przynajmniej część tego społeczeństwa, ta średnia bogata i bogatsza średnia. Podróżowaliśmy globalnie, to tam europejsko, widzieliśmy różne rzeczy, ale nasza klasa polityczna była w grajdołku. Myśmy w ogóle nie byli w tej debacie, intensywnie w debacie odchodzenia od paliw kopalnych. Jeszcze chwilę przed pandemią była mowa o Green Dealu i to było najważniejsze wyzwanie dla Unii Europejskiej. Przestawienia całego modelu gospodarki na zupełnie inny, ale też jako czynnik rozwojowy. No i teraz jest, a my jako nasza klasa polityczna rządząca obecnie była za tym, a my mamy węgiel, my ten węgiel będziemy wydobywać, tak? No i skutki mamy, też widzimy, co się dzieje ze zdrowiem. I teraz jesteśmy w zupełnie innym momencie. Z jednej strony sobie myślę tak, no to jest trochę tak, że niemożliwe stało się możliwe. Rzeczy, które w ogóle nie były rozpatrywane, że my możemy tak odważne decyzje podejmować, nagle są podejmowane od tak po prostu. No, w ciągu dnia, dwóch, trzech. Więc może jeśli faktycznie zdamy sobie sprawę z zagrożenia, jakim jest kryzys klimatyczny, który może poskutkować znacząco większymi stratami też w populacji. Oczywiście nie od razu, tak, ale z kolei, żeby się do niego przygotować, potrzebujemy czasu. No to jest trochę tak, że jesteśmy w takiej uderzce, która sobie w tym kryzysie klimatycznym, którą sobie tam wiosłujemy. No jeszcze tego wodospadu nie widać, ale już słyszymy szum. Jak zaczniemy wiosłować do brzegu, jak będziemy widzieć ten wodospad, to nie dopłyniemy. To nie da rady zrobić transformacji. Maski możemy wyprodukować może szybko, respiratory nawet możemy w 2-3 lata wyprodukować, ale przestawić gospodarki na efektywną energetycznie w skali 5-10 lat nie jesteśmy w stanie, więc tu mowa o bardzo poważnych decyzjach.
i bardzo poważnych wyzwaniach. Unia Europejska starała się je podjąć w ramach Green Deal, no i teraz mamy nagle wielki kryzys. Będzie brakowało pieniędzy, będzie recesja. Ja tak sobie myślę, to już gdzieś tam powtarzałem może, że ten, czego nas uczy ten kryzys? Że my potrafimy, jeśli możemy. I takie sytuacje mieliśmy już w historii. Mieliśmy sytuację taką, że po prostu była II wojna światowa i nagle okazało się, że w ciągu kilku lat myśmy wymyślili niesamowite rzeczy. Myśmy czasami tragiczne, jak bomba atomowa, tak? Cała logistyka, w ogóle penicylina, w ogóle wszystko, bo trzeba było. W tej chwili w sytuacji koronawirusowej znowu widzimy, że jak trzeba, to po prostu jesteśmy w stanie. I to jest może taki pozytyw tej sytuacji. A z drugiej strony to może być pewna taka szczepionka pandemiczna przed apokalipsą kryzysu klimatycznego. I jeszcze większą katastrofą, która nas czeka, pokazująca, że jeśli nie podejmiemy wcześniej działań, jeśli nie będziemy słuchać naukowców, proszę bardzo, no, naukowcy napisali książkę, to jest akurat popularne naukowo, zrobili raporty. Politycy nie słuchali, podobnie jak nie słuchali wirusologów, którzy przecież no, informowali, że prędzej czy później to nastąpi, nawet wskazali w którym miejscu i że to najprawdopodobniej będzie Wuhan, tak? Ale nikt ich nie słuchał, tych oficjalnych raportów. I jeśli zaczniemy słuchać ekspertów, zaczniemy słuchać naukowców, wdrażać to, rozmawiać z ludźmi, podejmować wyzwania, to damy radę. No i teraz kwestia recesji, tak? Zabraknie pieniędzy, będzie recesja. Jak wyjść z recesji? Ja nie jestem ekonomistą, ale patrząc też historycznie na różne modele, to zwykle w ten sposób, że próbuje się ożywić gospodarkę. Tak było w latach 20. w Stanach Zjednoczonych. Tak było w 2008 roku, kiedy Barack Obama ogłosił program dużych inwestycji w sektorze publicznym w termomodernizację budynków. Bo pytanie, co my możemy zrobić z pieniędzmi? Możemy je wpompować w system, żeby napędzić konsumpcję, żeby ludzie gadżety kupowali, a możemy je spróbować wprowadzić w taki system, żeby zainwestować te pieniądze w przyszłe oszczędności. Czyli na przykład jesteśmy w tej chwili w naszym domu, proszę bardzo. Tyle mieszkańców Dolnego Śląska akceptuje odejście od węgla, a tyle inwestowanie w OZE. To może faktycznie przyjrzyjmy się, jeśli jesteśmy w domu jednorodzinnym, czy my możemy założyć tą fotowoltaiczną instalację, bo to ożywi nasz rynek pracy. Jeśli my będziemy kupowali te instalacje po pandemii, a w tej chwili je przygotujemy, w tej chwili złożymy wnioski o jakieś dofinansowanie, przygotujemy sobie papiery pod to, tak? To będą konkretne miejsca pracy, bo powiem tak, żeby wybudować elektrownię, musieli kupować technologię, nie, może z Francji, może ze Stanów Zjednoczonych, chyba z Rosji nie. Żeby zainstalować panel fotowoltaiczny, to mała firma, nawet lokalna, rodzinna, ufam, że może nie upadną, bo może nie wzięły za dużych kredytów, oby nie upadły, tak? Jest tam to w stanie zrobić. To są lokalne miejsca pracy, to są lokalne miejsca pracy w termomodernizacji budynków. I chciałem pokazać, to może nie wiem, na ile jest to widoczne na tym slajdzie, ale zrobiliśmy, dokładnie miesiąc temu zrobiliśmy taki kalkulator energoefektywności budynku. Tu można zarówno dom mieszkalny wprowadzić, jak i mieszkanie w bloku, w kamienicy. Można wprowadzić te parametry, które ten nasz dom w tej chwili spełnia. Tak? Jesteśmy w domach, ja też znaczącą większość czasu spędzam po prostu w domu. To jest okazja, żeby wziąć i pomierzyć ten dom, zobaczyć, z której strony mamy okna, jakiej wielkości, jakiej są klasy energetycznej. To naprawdę nie jest skomplikowany program inżynieryjny, ale można te dane wprowadzić i zobaczyć, ile my w tej chwili zużywamy energii i ile możemy mniej. No i czekają nas pewne programy finansowe. Jeśli będzie na nie zapotrzebowanie, jeśli politykom uświadomimy, że to może być czynnikiem ożywiającym naszą gospodarkę, to lepiej wydatkować te pieniądze na ożywienie gospodarki, publiczne pieniądze, bo pewnie to trzeba będzie publiczne. No, na kredyt bankowy tego nie zrobimy. To lepiej jest je wydatkować właśnie na oszczędność energetyczną, lepiej wydatkować ją na odejście od węgla, walkę z ubóstwem energetycznym, bo my mówimy tu o ofiarach śmiertelnych. We Wrocławiu szacowano, że to jest około 1000 przedwczesnych zgonów z powodu smogu co roku, tak? No ale my mamy też ubóstwo energetyczne, ludzie żyją w niedocieplonych domach i tak dalej, więc zainwestować w naszą bezpieczną przyszłość, a nie znowu nakręcać spiralę konsumpcji na przyszłość. Czyli lokalne rynki pracy, no, inwestowanie w energię odnawialną, no to się wydaje takim czynnikiem, który może to ożywić. Oczywiście pytanie, jak zdecydują politycy, bo bardzo dużo tych dużych programów, tych, których nie tych słomek właśnie, nie, tylko tych takich systemowych, strategicznych zmian wymagają decyzji publicznych.
I myśmy przez całe lata mówili, a biznes sobie jakoś poradzi, tutaj prawa rynku, wolna ręka rynku. Nie, teraz nagle widać, że Financial Times pisze, że potrzebujemy wsparcia publicznego, że bez wsparcia publicznego cała gospodarka nam się zawali. Co się stanie z chwilą, kiedy się zawali gospodarka? Ona się może z wielu powodów zawalić. Tu akurat mamy koronawirusa, ale ona się może walić z powodu blackoutu energetycznego, nie będzie prądu elektrycznego. Może z powodu fali uchodźców, która nam zaleje kontynent. Z bardzo wielu powodów. I bez myślenia publicznego, strategicznego, takiej solidarności ponad granicami europejskimi, my po prostu będziemy w dalszym ciągu w czarnym dole. W tej chwili się zamykamy w granicach, ale nasze myślenie powinno, i często w granicach naszych domów, ale nasze myślenie powinno jednak nie zamykać się na te nowe wyzwania i nowe rozwiązania. No właśnie, to zdecydowanie szeroki, globalny temat. Ja z kolei pod koniec już naszego spotkania, ostatni wątek, gdybyś mógł nam powiedzieć, jak Wrocław ma się do innych miast w Polsce, jeśli chodzi o różnego rodzaju strategie związane ze zmianą klimatyczną, no bo na przykład październik 2019 to głośne wydarzenie, kiedy prezydent Sutryk ogłosił alarm klimatyczny dla Wrocławia. I co to w zasadzie oznaczało? Co się dzieje? Że tych alarmów to też nie tylko prezydent ogłaszał te alarmy, bo to też to mieszkańcy Wrocławia wychodząc na ulicę w takim pogrzebie przeszłości też. No tak, ten tam alarm oczywiście ogromna publicznie. Zasługa Extinction Rebellion. Dokładnie. A wcześniej też alarmów smogowych, które te alarmy w tematach smogowych bardzo powiązanych z kwestiami klimatycznymi ogłaszały. To znaczy, ja myślę, że gdyby nie było dużego ruchu społecznego alarmów smogowych działających w kilkudziesięciu miastach, ponadpartyjnego w ogóle, nie tak politycznego, nie udałoby się wprowadzić wielu rozwiązań, które w tej chwili już są i z których możemy korzystać. Zmian prawnych, zmian polityk finansowych i tak dalej w temacie smogu. Natomiast wracając do kwestii klimatycznych. Faktycznie to stało się pewnym elementem debaty, szczególnie w zeszłym roku intensywnie ze sprawą ruchów społecznych. No, oczywiście można powiedzieć, papież Franciszek na przykład też już o tym mówił parę lat temu. Globalna postać. W encyklice Laudato Si, ale no, nie wszyscy chcieli go słuchać, więc zaczęło się to gdzieś przebijać. I faktycznie my też jako alarmy smogowe zaczęliśmy te działania łączyć, pokazując, że tak naprawdę to samo odejście od smogu, czyli zamiana na przykład, nie wiem, pieca węglowego na lepszy piec węglowy, który mniej emituje i do którego nie można starego kalosza wrzucić, tak? Ale można przerobić i potem można wrzucić ten kalosz. Tak? Czy na piec gazowy, który może mniej emituje pyłów, ale w dalszym ciągu dwutlenek węgla, no trochę mniej, ale emituje. A może od razu pójdźmy w stronę OZE i tych kwestii klimatycznych. Zaczęliśmy to wprowadzać jako alarmy smogowe do debaty. I faktycznie też się mocno to przebiło we Wrocławiu. Ja wiem, że na początku, jak rozmawialiśmy też z prezydentem, to było takich trochę krytycznych uwag, że to wiadomo, smog to jest coś konkretnego, a te kwestie klimatyczne, ale no jednak my to widzimy. My widzimy, że też na poziomie mikroklimatu, wracając znowu do początku naszej rozmowy, usychające drzewa, ta wyspa ciepła, czyli po prostu ludzie też umierają latem z powodu upałów, po prostu starsze osoby odchodzą, jak mamy wielkie upały, a pomieszczenia są klimatyzowane, więc zaczęło to powoli docierać. I faktycznie Wrocław, moim zdaniem, tutaj wykonał bardzo poważny krok do przodu, to znaczy on jest symboliczny w tej chwili, umówmy się, ale jest to poważne, dlatego że były miasta, które ogłaszały też, że my mamy alarm klimatyczny, tylko inne miasta, tak jak Kraków, Warszawa, ogłosiły, my mamy alarm klimatyczny, niech rząd coś zrobi. A Wrocław jako jedyne miasto z tych dużych miast przyjęło to inaczej, to znaczy też ogłosiło alarm klimatyczny, czy stan tam kryzysu klimatycznego, ale powiedziało tak, naszym kierunkiem jest neutralność klimatyczna w ciągu tam. Co to znaczy ta neutralność klimatyczna? Trudno jest zrobić neutralność klimatyczną w skali miasta. To jest duże wyzwanie, ale neutralność oznacza tyle, że my być może będziemy emitować jakieś gazy cieplarniane w perspektywie 30 na przykład lat, ale będziemy też neutralizować na przykład poprzez nasadzenia, czyli będziemy tak mało emitować tych gazów cieplarnianych, że będziemy w stanie to zneutralizować. Czyli oczywiście musi to oznaczać pójście w stronę dużej efektywności energetycznej, odejścia od transportu spalinowego docelowo, rozwój transportu publicznego, też duże inwestycje w produkcję energii elektrycznej. I tu oczywiście jest pewna obawa, czy da się to zrobić w skali miasta, czy my mamy tyle dachów na taką ilość energii słonecznej.
I na razie to jest pewna taka decyzja polityczna. I można powiedzieć, łatwo jest podejmować decyzję polityczną, która będzie miała skutki za 30 lat. No no tak, istotne jest zrobienie mapy drogowej, czyli jak my do tego będziemy dochodzić. I oczywiście są też rzeczy, które zależą od naszego rządu. I teraz widzimy, że różne zmiany prawne można szybko wprowadzać, jak jest wola polityczna. Nawet nie zawsze zgodne z ustawą zasadniczą. Albo może niezgodne. Natomiast w temacie, żeby być faktycznie neutralnym klimatycznie, to potrzebujemy zmian prawnych, które pozwolą na przykład tworzyć spółdzielnie energetyczne, czyli takie rozwiązanie, gdzie ludzie wkładają swoje pieniądze, a nie u nas jest spółdzielnia mieszkaniowa, która ma elektrownię Wrocław Południe, elektrownię słoneczną na dachu. Jest to plus, tylko chodzi nam o budowanie spółdzielni energetycznych, że ludzie wykładają swój kapitał, a na przykład miasto daje dachy szkół, dachy budynków publicznych, żeby tam te elektrownie zrobić, więc to można zrobić, to wymaga... No też istnieje na pewno ta akcja Zmień Piec, teraz troszeczkę wygaszona, no bo wiadomo z jakich przyczyn. Zmień Piec wygaszona. Ja myślę, że tam ona nie jest aż tak bardzo wygaszona i promocja jest wygaszona. Przynajmniej na ulicach jej nie widać z wiadomego powodu. No był też kwestia panelu obywatelskiego. To no było właśnie. Wrocław też jako jedno z pierwszych miast w Polsce zdecydował się na taką formułę i tu jest duży ukłon w stronę też prezydenta Sutryka, który to zobowiązanie podjął, żeby rozpocząć debatę z obywatelami, tutaj akurat wylosowanymi, reprezentatywnymi, nad kwestiami już konkretnie. Okej, kwestie klimatyczne to jest naszym celem, ale konkretnie, jak my chcemy rozwiązać kwestie transportu publicznego. I o takich rozwiązaniach trzeba z ludźmi rozmawiać. Z ludźmi też we wspólnotach, bo na przykład tu akurat to jest tylko takie symboliczne, że ten duży komin nam dymi. My bardzo często widzieliśmy we Wrocławiu w pierwszych latach, kiedy walczyliśmy ze smogiem, że pokazywano elektrociepłownię, tak? Która akurat emituje dwutlenek węgla, to prawda, bo pali węglem, natomiast smogu emituje stosunkowo mało, ale bardzo dużo mamy do zrobienia w naszych wspólnotach mieszkaniowych. To znaczy nie da rady zwykłą akcją zmień piec pojedynczą, że każdy sobie będzie wymieniał piec, rozwiązać problemu. To trzeba robić w skali całych kamienic. Ludzie muszą się ze sobą dogadywać. Kurczę, no wszyscy się pozamykaliśmy w tych domach, a może warto jest z nich nawet mentalnie wyjść w tej chwili i spróbować przygotowywać tą zmianę właśnie przez kooperację. Do pewnych rozwiązań potrzebujemy wsparcia finansowego państwa, czasami potrzebujemy zmian prawa, bo na przykład to rozwiązanie, o którym mówiłem, spółdzielnia energetyczna, ja wykładam pieniądze, pani wykłada pieniądze, prezydent Sutryk daje dach szkoły, jeszcze do tego zbieramy 1000 ludzi i robimy super elektrownię i z tego potem mamy też profity finansowe, też ekonomiczne, finansowe. To żeby to zrobić, to my musimy mieć zmiany prawne. Spółdzielnie energetyczne są dozwolone od niedawna na terenie Polski, nie wiadomo dlaczego tylko na obszarach wiejskich. W mieście już tego nie można zrobić, więc musimy pewne zmiany prawne zrobić, znowu politycy. Nam się kłaniają, widzę, a my się kłaniamy politykom. Mamy jeszcze chyba jakieś ostatnie pytania do zadania. No czy ostatnie to się okaże, ale na razie. Uwaga. Czy przy taniej cenie ropy naftowej może się zwiększyć ilość produkowania tworzyw plastikowych? Znowu odejście w inny zupełnie wątek tematyczny, no ale... Takie zostało zadane, więc przekazuję. No, tania ropa na bardzo wiele rzeczy wpływa. Tak? Ona jest tania, bo przestaliśmy jeździć, bo przestaliśmy transportować. Nasze samoloty przestały latać. Tak? I ona jest pytanie, jak długo ona będzie trwała. Oczywiście ma to wpływ. Tania ropa na różne rzeczy ma wpływ. Może mieć też wpływ na mniejszą efektywność rozwiązań z odnawialnych źródeł energii, chwilową. Tak? Bo jeśli surowce kopalne stają się tańsze, no to te ekologiczne w porównaniu do nich są droższe. Ale też na przykład ropa ta alternatywna z łupkowa ze Stanów Zjednoczonych przestaje być opłacalna i firmy będą tam plajtować. Więc tak naprawdę to powiem tak, tania ropa to jest pytanie chyba nie do mnie, bo to jest zbyt skomplikowane pytanie. Tu może bardzo dużo rzeczy zajść, natomiast to jest pytanie, jak długo ona będzie tania. I to jest to podobne pytanie, jak sobie zadawaliśmy, no dobrze, no w Chinach nagle emisje nam spadły, nagle mieliśmy, przez jakiś czas oni chyba nie mieli tych kominków w tych domach, nie palili, po prostu tam tych emisji nie było, no ale one bardzo szybko wróciły i ta ropa za chwilę, jak wyjdziemy z pandemii, znowu nam może wzrosnąć, jeśli nie zaczniemy przestawiać gospodarki na bardziej efektywną. No to powiem tak, zasoby ropy są ograniczone, zasoby energii odnawialnej są nieograniczone i pytanie, czy my wolimy inwestować w zasoby, które są ograniczone i być może one no to widzimy bardzo wyraźnie, był kryzys 2008, ropa staniała, ale potem mieliśmy
sytuację rozwoju gospodarki, ona znowu wzrosła. No jest pytanie, czy jaki model wybieramy? Czy taki biznes jak zwykle, czy jednak próbujemy przedstawić, korzystając też z tej okazji, którą mamy, bo oczywiście można ją wykorzystać, tankując sobie do kanistra taniej ropy, ale to jest bardzo krótkoterminowe, no po prostu. Myśmy trochę dalej, myśmy trochę mądrzy, niech nas ta lekcja ostatnich miesięcy coś nauczy, że warto słuchać też naukowców i ekspertów. Oby takie wnioski zostały wyciągnięte. Ja jeszcze już na koniec chciałam dopytać przewrotnie o pozytywne skutki pandemii dla natury. Widzieliśmy sporo fake newsów, na przykład o delfinach w weneckich kanałach. Dużo jest takich wizji, jak natura właśnie zaczyna odbierać ludziom miasta i tak dalej. I czy faktycznie to uspokojenie nasze ludzkie z uwagi na pandemię może naturze trochę pomóc w tym czasie? Czy to i tak nic już nie da? Natura bez nas sobie poradzi. Bo my jesteśmy, jak patrząc na historię Ziemi, życia na Ziemi, to co myśmy zrobili, ta cała rewolucja energetyczna, że myśmy, ludzie przez dziesiątki tysięcy lat żyli na podobnym poziomie, nie było żadnego wzrostu gospodarczego, to się działo, potem była rewolucja agralna, był troszeczkę wzrost i potem znowu była stagnacja, czyli mieliśmy zrównoważoną stagnację, oczywiście przychodziły zarazy, cholery, dżumy, ginęliśmy, potem to się odbijało, ludzie się jakoś odbijali. Od czasów w zasadzie użycia węgla kamiennego w Anglii do napędu maszyn mamy rewolucję przemysłową, ale to jest raptem minuta, dwie minuty w historii godziny życia na Ziemi. My jesteśmy gdzieś tam zupełnie na końcu, więc natura bez nas sobie poradzi. Ona się nie odnowi od tak sobie, ale w skali geologicznej, w skali przyrodniczej, czy będą inne gatunki. Było już kilka wymierań, które były spowodowane wybuchami megawulkanów. Natura sobie poradziła. Czy natura sobie poradzi bez nas? Czy my sobie poradzimy bez natury? Tutaj nie sądzę. Bo to nie jest tylko tak, że my katujemy ten glob po prostu emisją dwutlenku węgla i to jest jedyny aspekt, o którym mówimy. My w skali gigantycznej zabijamy bioróżnorodność, świat natury. I to nie tylko chodzi o drzewa wycinane na przykład w naszym mieście. Ludzie się sami się buntują, jak stary dom gdzieś tam wycięto. To chodzi o to, że my zabierając tą bioróżnorodność, tracimy bardzo dużo, bo powiem tak, jeśli ustawiamy gospodarkę świata globalną na kilku gatunkach masowo produkowanych, pszenica, ryż, kukurydza, soja, no z raptem 20 roślin, które... I teraz przychodzi zaraza, ale nie ludzi, tylko żywności. I my mamy tylko jeden gatunek, bo inne wytrzebiliśmy. Przychodzi jakaś choroba, na której być może byśmy znaleźli lek, i on był w Puszczy Amazońskiej, bo tam jest gigantyczna ilość roślin i różnych wiedzy, często nieznanej naszym. My myślimy, że my Europejczycy, Amerykanie to wiemy nie wiadomo co. Po prostu ludy żyjące w tych dzikich lasach często wiedziały znacznie więcej. Czyli my niszcząc tą naturę, niszczymy sobie też paradoksalnie szanse na ocalenie, kiedy przyjdzie jakaś sytuacja ekstremalna. Im bardziej naturalny ekosystem, im więcej powiązań, im więcej tej bioróżnorodności, tym większa szansa na nasze ocalenie. Pytanie, czy nie jest już za późno? I to jest pytanie, na które będziemy sobie odpowiadać przez następne lata. Ja myślę, że to nie jest łatwe pytanie, bo to jest tak, że ja wiem, to jest trudny czas. Wszyscy byśmy chcieli myśleć, że dobra, wyjdziemy z tej pandemii, znowu będzie jak było, no może trochę mniej będziemy latać, ale słomki będziemy używać, ale jest ten drugi kryzys, który gdzieś za nami stoi. Jest ten smog, którego nie rozwiązaliśmy. To jest, powiem tak, to są oficjalne dane Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2017 roku w styczniu mieliśmy 11 tysięcy ofiar śmiertelnych w Polsce, przedwczesnych zgonów w miesiącu styczniu. To też jest, w skali świata to jest 8-9 milionów pandemii smogowej. My mamy po prostu tych kryzysów więcej. Czy zdążymy zrobić? Nie wiem. Ja myślę też, że jest trochę tak, że jak próbujemy coś zmienić, próbujemy, ale na poważnie, nie z rurkami mówię, próbujemy się organizować, próbujemy wywierać wpływ na władzę, to mniej wpadamy w depresję, że się nic nie da i po prostu kolejny kryzys będzie gonił kolejny, więc też taki może optymistyczny, ten po prostu kooperujmy, nawet jeśli jesteśmy zamknięci w tej chwili w mieszkaniach, bo naprawdę możemy dużo.
Myślę, że też takie różnego rodzaju działania świadomościowe, w sensie na rzecz zwiększania świadomości zmian klimatycznych, edukacja w tym zakresie, to też świetną robotę robicie w ramach Fundacji Ekorozwoju. To też z pewnością takie działania, do których wszyscy my możemy sięgnąć, również chociażby rozmawiając ze swoimi bliskimi teraz już przez telefon czy online o tym właśnie, co nas w przyszłości spotka i że warto jednak zrobić wszystko, żeby przynajmniej jakkolwiek osłabić skutki katastrofy i zmiany klimatycznej. Trudno o wyciągnięcie optymistycznych akcentów z tej naszej rozmowy, ale myślę, że nie po to się tutaj spotkaliśmy, żeby się nawzajem pocieszać. Bardzo dziękuję Krzysztofowi za udział w dzisiejszym spotkaniu, mimo tych niesprzyjających okoliczności. Mieliśmy się widzieć w marcu i prowadzić i wykład, i dyskusję. Zmniejszyliśmy trochę formułę, ale mamy nadzieję, że była ona dla naszych słuchaczy i słuchaczek interesująca. Tak, i za chwilę odkażamy wszystko, zakładamy z powrotem maski, ja wsiadam na rower i jadę do domu. Tak, i tymczasem zapraszam już dzisiaj na 30 kwietnia na kolejne spotkanie w ramach Akademii Miejskiej. Wtedy spotkamy się z Michałem Dudą i będziemy rozmawiać o miastach fantazyjnych, także pewnie będzie trochę lżej i może puścimy wodze wyobraźni wspólnie. I na koniec chciałam jeszcze bardzo serdecznie podziękować PIK-owi, czyli Punktowi Informacji Kulturalnej, bo to dzięki ich pracy możemy dzisiaj spotkać się online. Wielkie dzięki za tę wspaniałą współpracę. Teraz w Barbarze rozległyby się prawdopodobnie brawa, o ile spotkanie byłoby dobrze przyjęte, no ale to się raczej nie wydarzy. Jakieś cichutkie tu gdzieś dochodzą. Dziękujemy bardzo. Dalekiego kąta. Odległego, bezpiecznego. Bardzo dziękujemy raz jeszcze i życzymy wam udanego wieczoru. Tak. I do zobaczenia. A my, czyli Dolnośląskie Lasy Smogowe, Fundacja Ekorozwoju i w ogóle ruchy społeczne zapraszamy do współpracy, bo razem możemy zdziałać więcej. Tak, takim optymistycznym zawołaniem kończymy na dziś i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach Barbary, bo większość programu przenieśliśmy do sieci, także śledźcie koniecznie naszego Facebooka, tam wszystkie nowości. Do zobaczenia.